duże zapylenie, roślinność, niska prędkość, nierówny teren, krótkie dystanse. To zaprzeczenie warunków, w jakich powinien być używany silnik odrzutowy. Ale w Związku Radzieckim mieli na to lepszy pomysł. Tak powinno ich zdaniem wyglądać wyposażenie rolnika, czyli traktor i odrzutowiec. Bohaterem odcinka jest PZL M15 Belfegor. Odrzutowy samolot agrolotniczy. W latach 60. XX wieku Związek Radziecki był sporym importerem żywności. Mimo że był to ogromny kraj o powierzchni większej od powierzchni Plutona, był problem z wyżywieniem obywateli. Ogromne plantacje, pola uprawne były już opylane przez samoloty tłokowe, ale uznano, że jest to niewystarczająco wydajne. Stąd pomysł stworzenia odrzutowego samolotu, który miał szybciej, efektywniej opylać wielkie radzieckie pola. Ponadto przyświecała temu idea zunifikowania rodzaju paliwa, jakie było wykorzystywane w wojsku, w aeroflocie i w strukturach agrolotniczych. W projekcie, o którym mowa, chciano wykorzystać silnik turboodrzutowy AI-25. On był znany i sprawdzony, był tani w obsłudze i uznawano, że te koszty obsługi wyrównają jego spore zużycie paliwa, znacznie większe niż w samolocie tłokowym. To był silnik szeroko stosowany m.in. w takich konstrukcjach jak Aero Albatros czy Jak-40. Projekt odrzutowego samolotu forsował konstruktor Ryamir Izmajłow. On był człowiekiem, który miał dość duże polityczne wpływy i mimo że projekt ten wydawał się być skazanym na niepowodzenie, był co najmniej kontrowersyjny, doprowadził on do realizacji projektu. Wybitny konstruktor Oleg Antonow, zapytany o komentarz w sprawie projektowanego samolotu, powiedział, że nie zamierza on komentować tematu rakiety do kopania ziemniaków. Tak czy inaczej, wpływy Izmajłowa, w którego biurze konstrukcyjnym tak naprawdę żadna wybitna konstrukcja nie powstała, doprowadziły do wdrożenia do produkcji jedynego na świecie odrzutowego samolotu rolniczego i jedynego latającego dwupłatowego odrzutowca. W ramach ustaleń poczynionych przez Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej samoloty rolnicze miały być produkowane na terenie Polski. Stąd konstrukcję M15 zaczęto projektować w Mielcu. Prace rozpoczęły się w roku 1971, one postępowały dość szybko. Oprócz specjalistów z Mielca pracowało w zakładach PZL 70 konstruktorów radzieckich. Oni stworzyli aż 11 prototypów tego samolotu, latających i nielatających. Ich było tak dużo, dlatego że jednocześnie czyniono różne procedury testowe i certyfikacyjne. I w efekcie już w 1974 roku prototyp samolotu PZL M15 został oblatany. Seryjną produkcję rozpoczęto 2 lata później. Silnik AI-25 umieszczony był wysoko na dachu samolotu. To miało oczywiście chronić turbinę przed zasysaniem kamieni, kłosów zbóż czy pyłu z polowych lotnisk. Z krótkiego kadłuba wychodziły 2 belki zakończone podwójnym usterzeniem pionowym. To nie wiem, jak ten samolot był wyważony, tym chyba niełatwo było wylądować, sądząc po tym, co tu widać na zdjęciu. No w każdym razie statecznik poziomy był wysoko, co zapewniało niezakłócony wylot gazów z silnika. Górny płat zapewniał siłę nośną, natomiast dolny był tak naprawdę swego rodzaju otuliną czy osłoną aerodynamiczną instalacji wyrzucającej chemikalia. Pomiędzy górnym a dolnym płatem były laminatowe zbiorniki na chemikalia, które miały pojemność 2900 litrów albo 2,2 tony. Co ciekawe, wyrzut chemikaliów odbywał się na mocy sił pneumatycznych, a źródłem ciśnienia był właśnie turboodrzutowy silnik. To było wtedy nowatorskie rozwiązanie. To wszystko, o czym tu mowa, to było generalnie nowatorskie rozwiązanie. Niestety pneumatyczny wyrzut chemikaliów wymagał, żeby były one czyste i wysokiej jakości, co w Związku Radzieckim nie było niestety powszechne. Chemikalia znajdowały się w laminatowych zbiornikach, które były pomiędzy górnym a dolnym płatem. Te zbiorniki były wielokrotnie modyfikowane na etapie prototypów, a nawet samolotów serii informacyjnej, zanim przybrały one swój finalny kształt. Podobnie jak zbiorniki, dolny płat wykonany był z laminatu, co miało zapobiec korozji przy używaniu chemikaliów. Pozostała część samolotu była konstrukcji metalowej. M15 był w stanie opylać pas o szerokości 40 metrów. Z przodu przed silnikiem znajdowała się kabina pilota. Ona była wyposażona w wolant od Antka, lampy od Urala i wycieraczkę od Łady. Ona była szczelna, jak to jest wymagane w każdym samolocie agrolotniczym. I ta kabina była generalnie jednomiejscowa, dlatego że samolot był obsługiwany podczas opylania pól przez jednego pilota. Natomiast z tyłu były 2 dodatkowe siedzenia, które mogły być wykorzystane do przewiezienia 2 osób z obsługi technicznej. Jeżeli byli brani ci pasażerowie, samolot nie mógł brać już ładunku chemikaliów. Stworzono też kilka wersji dwusterowych do nauki pilotażu tego nietypowego samolotu.
Ciekawostką jest nazwa Belfegor, która została wymyślona na poczekaniu przez Andrzeja Abłamowicza podczas prezentacji samolotu w 1977 roku na salonie lotniczym w Paryżu. Belfegor to jest nazwa takiego diabła, demona, który generalnie cechuje się tym, że jest on przedstawiany jako postać o kształcie falicznym. Ma on cały czas otwarty pysk i jest uznawany za demonicznego patrona genialnych rozwiązań. Więc skojarzenia z tym samolotem są tutaj naprawdę imponujące. Belfegor został wprowadzony do użytku w Związku Radzieckim. Niestety użytkowanie przyniosło rozczarowanie. Ten samolot okazał się 3 razy droższy w obsłudze niż samolot tłokowy. On palił nawet 600 litrów nafty lotniczej na godzinę lotu. Ponadto własności silnika odrzutowego, o których była mowa w odcinku o Iskrze, czyli ta bezwładność, utrudniała odejście na wysokość, utrudniała ominięcie przeszkód, które często znajdowały się na końcu opylanego pola. Gradient wznoszenia to był niewystarczający. Ponadto ten samolot nie był w stanie awaryjnie zrzucić ładunku chemikaliów, zatem jeśli była konieczność awaryjnego lądowania, no to musiało ono się odbywać z tymi nieraz nawet i 3 tonami chemikaliów w skrzydłach. Samolot był łatwy w pilotażu, widoczność z kabiny była dobra, natomiast jeśli chodzi o jego użytkowanie w celu, do jakiego był stworzony, nie sprawdził się. Nie było do tego infrastruktury, operowanie takim samolotem z przygodnych lądowisk było trudne, no i w efekcie projekt niestety się nie przyjął. Nie wiem, czy niestety, bo to w sumie było generalnie dość łatwe do przewidzenia. Na przykład, jeżeli były pola bawełny, to same gazy spalinowe z silnika odrzutowego niszczyły tę bawełnę. Ona nie nadawała się później do użycia. Dowód kolejny na to, że agrolotnictwo nie jest domeną samolotu odrzutowego. W efekcie produkcję M15 zakończono wcześniej niż planowano. Ona wedle różnych źródeł trwała od 3 do 5 lat i wyprodukowano łącznie z prototypami 175 egzemplarzy tego samolotu, a plan zakładał wykonanie 3000. I tak zakończyła się historia tego nietypowego samolotu, przez wiele osób uznawanego za najbrzydszy samolot świata, przez jeszcze więcej za najbrzydszy odrzutowy samolot świata. Chciano zastąpić AN-2, który uznawany był niby to za przestarzały. Efekt jest taki, że AN-2 lata do tej pory, natomiast M15 może być spotkany już jedynie w muzeum. On w Krakowie w muzeum stoi jako eksponat nielatający i co ciekawe, wedle niektórych źródeł on trafił do muzeum jako fabrycznie nowy samolot, którego nie odebrał z fabryki klient, no bo widocznie zdał sobie sprawę z tego, co zamówił, zanim było za późno. Tyle na temat tego niesamowitego, nietypowego samolotu Belfegor. Zostawiam Was z jego danymi technicznymi. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku Zabytków Nieba. Subskrybujcie, oglądajcie i pamiętajcie, żeby włączyć powiadomienie o każdym nowym odcinku. Do zobaczenia!